Cześć i czołem. Tułka zardzewiały. Witam Was serdecznie na kolejnej wyprawie. Jestem rozbawiony, bo mam ze sobą takich dwóch kompanów, dzięki którym znalazłem się na tym zbiorniku. O, zobaczcie, tam są. Jeden grzebie właśnie w pudełku, drugi już łowi. Zaraz złowi. I zaraz złowi. Więc słuchajcie, no co, no fajnie, dzieje się, jesteśmy, mówimy. Są jakieś ryby, oglądnijcie w materiale. Bardzo się cieszę, że mogę Was zabrać na ten urokliwy zbiornik pod Elblągiem, czyli Drużno. Płytkie łowienie, fajne łowienie, widowiskowe, dużo brań, dużo wyjść ryb, fajnie to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że to wszystko się nagrało i będzie to dla Was fajny materiał. Dzięki za subskrypcję, bardzo, za tą ilość. Zbliżam się do 2000, co jest mega, przy 3-miesięcznym prowadzeniu kanału. Jeszcze raz wielkie dzięki. Oglądajcie, bawcie się i komentujcie. Na razie, trzymajcie się, hej. Dobra, jedziemy z tematami. Delikatnie, ale to jest tak płytko, Sławek. To jest tak płytko, że to nie grożoli. No, łowienie w takim zielsku nie jest zbyt sympatyczne, ale bez offsetów się też da. No pewnie, że tak. Uroki drużne, dokładnie. No ale wszyscy inaczej łowimy różnymi kolorami. A że padły, Sławek, jedne pojedyncze ryby gdzieś tam coś, to wiesz. Umarłem. Bo metrówki czekają na nas, Sławek. Jest. Nieduży. Z las. Ale wyskoczył tu z boku, proszę Was, zawinął pięknie. No i alright. Białe mleko. Branie było. Jasne, było, widziane. Nagrane, ekstra. Kocioł. Magia płytkiej wody. Ryba zapłała niestety za kawałek. Gumy nie wpięta była kompletnie. Ale pięknie. Zaatakowała, wyszła. Coś się dzieje. Mówimy dalej. Aj, następna. Widzicie, jaki młyn? Zobaczcie, jaki młyn na wodzie. Następny. O, jest Irek. Irek, stawiasz! Ależ Iras! Zobaczcie, jaki młyn. Następny. Ale ewidentnie, ewidentnie. No jest zakład o to, że kto złowi pierwszą rybę, to stawia. Kto złowi największą rybę, to podwójnie stawia, więc zasadniczo wiecie, jak jest. Ryby powinny spadać, nie? Chciałbym kredycik wziąć. Także grube zakłady są tutaj. Właśnie, właśnie. Tak. No proszę, proszę, proszę. Ale pięknie się woda rozchodzi, co? Jak te ryby idą tu na tej głębokości, nie? Tak. U mnie było identycznie. Wcześniej widzisz rybę, niż czujesz atak na przynętę, nie? To jest magia, nie? To jest magia płytkiej wody właśnie. Idzie, szczupak, idzie, idzie. Jest! Branie, normalnie. Szedł, oglądał? Nie, szedł, oglądał, wiesz? Wyskoczy? Nie wyskoczy. Czyli wygrałem? Nie złamałem wędki. No. Chodź, piękny. Ale widziałem, jak szedł za przynętą. Pięknie. Pięknie. Podbieraki mamy na większe ryby, ale to jest też zasno, prawda? Zobaczcie. Czaki w akcji. Ładnie zapięta ryba z przodu. Okej, wypinamy ją.
O, ale wpięta, cudownie. Tak wpięta, że aż... Aż się nie chciał wypiąć. No, otwieraj, puszczaj gumę. To jest cenna ryba, tak jak mówi kolega. To jest cenna ryba. Pięknie, co? A ja byle czego nie piję. No, mam przechlapane, nie? Generalnie. Mierzymy? Mierzymy wstępnie i robimy fotę, nie? Okej, okay, pierwsza rybka dnia po paru braniach na łódce. Fajna ryba. Wycena była na ile? No to jest 125, 53 cm. Sławek, to ile ma? Brawo. Słuchajcie, ryba wraca do wody, jak widzicie. Pięknie. O jen, pięknie. Żywotne bestie. Pięknie. Zaliczona. Super. Pięknie. Nie, nie, czemu? No bo ten jest drugi, pierwszy płaci. Jest ryba, Sławek holuje. Kij się ugina? Ugina się kij, zobaczcie jak to wygląda. Pięknie, widać wszystko. No, no widać. Bardzo ładna ryba, ajajajajajajaj. Bardzo ładnie się zachował. Bardzo ładnie się zachował, zrobił nie, nie, nie i guma wyskoczyła. A zapięte był z przodu, było widać, nie? No, łowimy dalej. Ładna ryba, taka z 88. Guma wyskakuje. Tak jak w życiu. Dobra, zmienimy gumkę. Czyli na jasną gumę, Sławomir, tak? Czyli na jasną gumę. Czyli na jasną pan złowił. To ja też założę jasną gumę, jeszcze jedną. Z innego asortymentu. Jasne, że ciemne, proszę pan. Ach, Reno Killer. Słuchajcie, 5 gram główka. Pracuje jak trzeba. Damy szansę. Tak przynajmniej. Zresztą wiecie jak jest ze szczupakami generalnie, to jest tak, że na takiej płytkiej wodzie muszą popłynąć za przynętą, więc automatycznie robią fale. Po ataku to już w ogóle widać kocioł. Widzieliście sami zresztą na filmiku, na nagraniu jak to wygląda, nie? Zasuwamy, łowimy, są ryby jakieś, coś się dzieje, super. Właśnie szkoda, że nie ma takiego naturalnego dryfu, w sensie wiatru, który jeszcze do tego oszukuje trochę ryby. Dwa, że łódkę pcha i daje nam możliwość właśnie obłowienia większego areału. No tutaj sternik musi wykonywać mega robotę, to znaczy napływać, ruszać silnikiem, co chwilę wajchę włączać. No tak to jest, nie? No ale mi się dzisiaj udało. Słuchajcie, zaprosili mnie gościnnie, posadzili na dziób. Więc jest przyjemnie. Kolega Irek mówi, że sam się tutaj wprosiłem, w sensie jeciobu. No ale pominę. Powiem, że mnie udostępnili, bo są bardzo mili, sympatyczni i grzeczni. Nie do kamery. Kulturalny gość. Kara wysiądzie. Kulturalny gość. Jest! Branie było? Widziałem jak się fala rozeszła. To już... Irek, ale nie było, nie, to było pewne branie, to nie było udowane? Nie, nie, no widziałem. No jest magia tych płytkich miejsc, jest. To bez dwóch zdań, nie? Są wyjścia, coś się dzieje od samego rana. Więc sympatycznie patrzymy. Że tak powiem, w przyszły dzień chociaż słońce... Z nadzieją do 14.45. Ale patrząc na te słońce, które tam się już, że tak powiem, tarabani. Irek łowi seledynem. Więc jak widzicie, brania są i na jasne gumy, i na seledyny. No ale zobaczymy, co będzie w ciągu dnia. Słuchajcie, no w takich warunkach generalnie łowię bez offseta teraz. Łowię gumami w przedziale 10-12 cm. Dozbrojonymi mniej więcej w 5 gram. Wszystkie pracują idealnie. Jest i szczupak, zobaczcie. Jest i szczupak. Następny jest hol. Nie wiem, czy widać. Chyba widać, tak? Ja tutaj pełnię rolę... O, jest, tak jest. Pełnię rolę i reportera, i łowiącego, więc jest ciężko prowadzić przynętę. Sławek, weź się uśmiechnij. A, jest, tak, brawo. Ekstra. No i co? Rybka do wody, ekstra.
Jest następny, brawo Sławek. Oj, 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 co tam się wyprawia? Nie, 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 zawinęło się, wiesz? Czersko. Jest! Widziałeś to? Widziałeś to? Ale co? Mam rybę, no. Ale po prostu wyskoczył, płynął za i wiesz, i uderzył, nie? Rewelacja, rewelacja po prostu. Nie za wielka ryba, jak widzicie. O, frajda szybko. Ale frajda jest niesamowita, dokładnie, tak jak mówili. To jest frajda. Mówienie na płytki wodzie. Ale łyknął, miał czas, miał możliwość, to i przysnął się. Sławek malkontenci, że dużo małych ryb. Oho, oho. No. Właśnie nie trzymanie szczupaka tak jak się należy. Powiało amatorszczyzną. O, zobaczcie, jaka rybka. Piękna. Brania zrobiło robotę. Nie? Panie Lunatik. 12 centa. Super. Jedziemy dalej. Trzeba rzucać, łowić. Ilość rzutów przełoży się na ilość ryb. Jest Irek? Następny jest, proszę bardzo. Ach, ale wariacik. Brawo. Szybki posiłek. Wczoraj zrobiłem kiełbaskę. Jak widzicie, że tak powiem, domowa robota. Właśnie się posilamy na szybko. Także smacznego dla wszystkich. Jak widzicie, dobrze jest zamontować kotwę. Najprostsza wersja. Najprostsza, najtańsza drywkotwa, proszę bardzo. Torba. Wiadomo z jakiej firmy. Meblarskiej. Zaraz zatonie. Tak, złapała nas, no. Także piękna sprawa. Przedłużamy sobie szansę obławienia bardziej dokładnego linii dryfu. Uhuhu. To się nagrywa, proszę pana, nagrywa się. Że tak powiem, Irek on fire. Pięknie, klasycznie zapięty. Irek, jak go wypniesz, to ja się obrócę i nakręcę cię, jak ją wypuszczasz, dobrze? I rybka do wody, cyk, o jeny. Pięknie, dobrze? Cyk. Nie no, popłynął, oczywiście. Jest, brawo, Sławek. Po 6-7 dych ryby takie mieli? Ale tylko zacząłeś rzucać w swoim sektorze, od razu miałeś rybę, widzisz? Widzisz? Tak. Jak podrzucowujesz, to już nie ma. O. Że nie było brania czuć. Kurczę, mi się ogon zawinął, a już mi się odwinął. Dostało. Chuj.
Jest! O, ale branie było, widziałeś? Nie. Zobacz, jaki błąd się zrobił, widziałeś? Ale... Ale płynął kawałeczek i wyskoczył. Jednak nie sfinalizował akcji. Ja tu bardziej miałem z tej strony, aczkolwiek no mógł przepłynąć, wiadomo, nie? No jasne. Ale widziałeś? Ale przyspieszył ty chłopie. Ależ poszedł szybko. Jest. Nie, inny z boku. No. Fajna rybka, następna. Pewnie zupana przynęta. O, oko grubiutka. Zobaczcie. Zobaczcie, cyk. Poprzek zupana przynęta. O, nie chcę mu wkładać tego. Bo ma złapany w ten sposób, na szybką akcję tutaj, kombinerki. Okej. Okay. Bateria mi się akurat skończyła, jak wyczepiałem rybę. O, ale jest. Kolejny szczupaczek. Zobaczcie. O, taki gotyk. O, wypuszczamy. No i powędrowo do siebie. Dobra. To jest może moment dobrych brań, więc trzeba się sprężyć. Było branie i po jakiejś chwili w następnym rzucie obok ryba. Więc może ta sama, może inna. Ale lunatik skusił ją. Dobra. No jak no? Widziałem to. Ale wyskoczył. Jest! O, spadł mi. Oj. Co tu się zadziało zaraz? I są tu rybki, panowie. Faktycznie, Sławek. Jest! Ale nie za duża ryba. No zobaczcie następna. Pięknie, pewnie zabrana przynęta. O, tu trzeba pocelować tak, żeby sobie ało zrobić. Łapiemy za hak. Za hak cofamy. Pewnym ruchem, proszę. Rybka do wody. Cyk, poszła. Super. Jedziemy dalej. Z
To powiem ci, Sławek, szczerze, że tutaj można jeszcze powtórzyć dryf, nie? Znaczy pewnie. No ja wiem. Oczywiście, że tak. Też miałeś? Ogon ci obciął? Jest ten moment, albo faktycznie wjechaliśmy na, fajnie na ryby, albo w ogóle się uaktywniły wszędzie. Zobaczcie, jak wygląda Atlantyk po przejściu. Trochę się... Zgadza się, Sławek. Zobaczcie. Tak go rozciągnęły, nie? Podniósł wodę? Jest. Ta. Pięknie ubarwiony. Takie 6 deszek rybki, nie? Chodź tu, nie skacz, misiek. Jak nie będziesz skakał, to ja się będę cieszył, ty się będziesz cieszył. O, pięknie. Następna rybka, cyk. Ach. No i co, wróciła do siebie. Jeszcze żyje przynęta? Żyje jeszcze. No jeszcze jej damy szansę. Mój kolega Irek chce mnie koniecznie rozbawić i rozśmieszyć, chociaż nie musi, bo jestem rozbawiony na maksa. Słuchajcie, z dzisiejszego wypadu będą na pewno 2 odcinki, no bo coś się działo, grubo się działo, myślę, że zobaczycie sami. Sporo było brań, sporo było ryb wyholowanych, świetna jedna ryba. Więc kolega Irka zresztą, który jest w mega dobrym humorze, ale stawia za największą rybę, więc się niech nie cieszy. Taka była umowa, że otwierający stawia, największa ryba stawia i największa ilość. No tutaj będziemy liczyć z filmu, kto najwięcej złowił, pewnie złowił Sławek, ale dajmy Irkowi szansę, żeby mógł podwójnie stawiać. Generalnie, słuchajcie, dzięki za oglądanie pierwszej części i zapraszam Was od razu na drugą. Trzymajcie się, na razie, hej, cześć.